Cześć, jestem Klaudia Tokanow, no i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Oblicz wartość pH i pOH roztworu, w którym stężenie anionów wodorotlenkowych wynosi. Mamy tutaj w zadaniach podane stężenie anionów wodorotlenkowych, czyli będziemy mieć w tych podpunktach podane OH-. OK, no i teraz lecimy wzory do wszystkich tych zadań. pOH to jest minus logarytm. OH minus. Następnie PH plus POH daje nam 14. Czyli po przekształceniu tego wzoru to będzie 14. Odjąć POH. Mamy wszystko. Zaczynamy. POH to minus. Logarytm. My w zadaniu mamy podane OH minus, czyli to. Zatem tutaj to wrzucamy. Zamieńmy sobie to najpierw na ułamek. Zwykły. Mamy tutaj 10 tysięcy, bo mamy 4 miejsca po przecinku. Potęga ujemna, bo tutaj skakujemy tutaj. Sprawia, że liczba się. Odwraca. Oprzeciwny przeciwny jest znak. Jak nic nie mamy w podstawie, oznacza, że w podstawie jest dycha, więc możemy sobie to jeszcze tak zrobić, że tutaj są 40, zera, no to to jest 10 do potęgi czwartej. I zdajemy sobie pytanie: tu w podstawie mamy w głowie, że tam jest 10. 10 do której potęgi daje nam 10 do potęgi czwartej. No do czwartej. I możemy tutaj wyliczać pH. 14 odjąć 4 to 10. Dobra. To lecimy pod punkt B. Liczymy te zera. Będziemy mieć tutaj. Od razu sobie to zapiszemy, że jest to 10 do potęgi minus ósmej. No to mamy pH, pOH to jest minus logarytm z 10 do minus 8. Minus z minusem sprawi, że będziemy mieć tam liczbę dodatnią, bo to będzie tak. Zatem 10, do której potęgi daje nam 10 do 8? No do 8. pH zatem. To jest 14 odjąć 8, a to będzie 6. Ok, no to teraz tutaj też oczywiście mogliście sobie od razu napisać, że to jest 10 do potęgi minus 4. Tu już będzie inna sytuacja, bo mamy tutaj liczby. No to jak nam POH minus logarytm. Od razu na ułamek może sobie to zrobimy zwykłe, czyli dwie tysięczne, to nam się skraca, teraz odwracamy i mamy logarytm 500. Jeżeli macie kalkulator taki, który ma logarytm, no to po prostu wrzucacie to w kalkulator. Jeżeli takiego dalej nie posiadacie, to polecam Wam aplikację Photomat. Bisze się pchotomatch. I wtedy tutaj wyliczycie sobie, ile to jest. Ma tu wyjść 2,7. To wtedy pH. To jest. 14 odnieść te 2,7 daje nam te 11,3. D. Tak samo. I mamy 4. 10 Najpierw zrobimy sobie to albo sobie od razu na 4. Wskoczy nam jedynka a tutaj całą 100 przekreślamy i sobie 20. Odwracamy teraz to na znak przeciwny, czyli mamy 25,20, czyli 2005. Znowu wrzucamy to sobie albo w kalkulator albo w automata. No i mamy tutaj 3. 4 pH. to 14 odjąć 3,4, czyli 10,6. Ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę. Zostawcie suba i no i już.